Meldunkiem o gotowości złożonym przez młodszego kapitana Dominika Welsa rozpoczęły się w Lesznie coroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka. To zawsze okazja do uroczystego wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe oraz podsumowania strażackiej działalności. Zanim jednak do tego doszło, przy dźwiękach hymnu wciągnięto flagę na maszt. Głos zabrał komendant Leszczyńskiej Straży. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka przypadają w roku 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 roku. 25 lutego tego roku został powołany pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Felix Dela, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną zhierarchizowaną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Natomiast za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej uznawana jest data 1 lipca. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Straż Pożarna to służba ratownicza, nieustępująca skutecznością służbom ratowniczym w innych krajach, a na niektórych płaszczyznach nawet ją przewyższająca. To działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia. W minionych latach swoją pracą, postawą potrafiliśmy ugruntować w społeczeństwie przekonanie, że potrafimy udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują, niezależnie od zagrożenia. Bardzo ważnym ogniwem całego systemu ochrony przeciwpożarowej są jednostki ochotniczych straży pożarnych. Wzorowa współpraca strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotników z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, systematyczne szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, doposażenie komendy oraz jednostek OSP sprawia, że nasze działania mogą mieć dziś szerszy zasięg, a pomoc poszkodowanym może być jeszcze bardziej profesjonalna. Złożono także kwiaty pod tablicą w hołdzie strażakom ziemi leszczyńskiej. Podczas uroczystości wręczono srebrną odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej aspirantowi Tomaszowi Musiałowi oraz brązową odznakę młodszemu aspirantowi Piotrowi Dębickiemu i aspirantowi Szymonowi Sierackiemu. Wręczono także awanse na wyższe stopnie służbowe w Korpusie Oficerów dla Szymona Kurpisza i Pawła Wolniczaka. W Korpusie Aspirant dla Piotra Dolaty i Krzysztofa Sulei oraz Kacpra Szłapki. W Korpusie Podoficerów dla Pawła Bury, Daniela Konatowskiego, Tomasza Walkowiaka i Pawła Wiatrowskiego, a także Adama Bielewicza, Jakuba Kolberga, Szymona Rosika, Huberta Kaczmarka, Ernesta Lisa, Krzysztofa Drzewickiego, Wojciecha Katarzyńskiego i Krystiana Marciniaka. Zawodowi strażacy podkreślają także, jak ważna jest dla nich współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Nadano dwa tytuły. Tytuł powiatowej jednostki ochotniczej straży pożarnej roku 2021 dla OSP Święciechowa oraz tytuł powiatowego działacza roku 2021 dla druhny Bernadety Szalewskiej-Koniecznej. Za działania, szczególnie w ostatnich trudnych latach, strażakom podziękował zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Jarosław Zamelczyk. Ostatnie lata dla Straży Pożarnej z jednej strony były bardzo ciężkie, bo przecież zmagaliśmy się z czymś, czego nigdy wcześniej nie było, z koronawirusem. I tutaj ramię w ramię strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wspierali te działania. Praktycznie byliśmy na pierwszej linii frontu razem z medykami. Byliśmy w szpitalach, tworzyliśmy punkty recepcyjne, dowoziliśmy ludzi na szczepienia, pomagaliśmy wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Później doszła sytuacja na granicy z Białorusią, kiedy wspieraliśmy logistycznie polską policję, straż graniczną. Tam też była straż pożarna.
I niestety teraz, podczas tego brutalnego ataku Rosjan na Ukrainę, też jest straż pożarna. I to w punktach, i to na dworcach. Dowozimy ludzi, żeby mogli bezpiecznie u nas w Polsce być. I za to wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję druhom, bo to wszystko, co się działo, dzięki wam dużo pomogliśmy. Zdaliście egzamin na ocenę celującą i za to wam bardzo serdecznie, z całego serca dziękuję.